до речі, мізогінія – це коли дискримінують жінки, дискримінують жінок. В фольклорі ми хотіли показати, що це йде ще з давніх давен, з давніх часів, і ми вибрали пісні. В піснях ми представили, показали, як ця дискримінація, наскільки далеко є укорінена, тому що це є народні пісні, то їм дуже-дуже багато років. Dzisiaj znajdujemy się w budynku 4. Liceum imieniem Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Wspólnie z zespołem projektowym będziemy realizować inicjatywę dla grupy uczniów na temat antydyskryminacji, na temat też hejtu. Zajęcia będziemy prowadzić w formie warsztatowej i będzie to taki finał najpierw szkolenia, ale też tutoringu, który mieliśmy w ramach projektu. Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą uczniom skupić się na ważnym problemie, jakim jest hejt w dzisiejszym świecie. W ramach projektu Polsko-Ukraińskie Siostrzeństwo miałyśmy przeprowadzić inicjatywę. Razem z zespołem, z koleżankami doszłyśmy do wniosku, że ciekawym i czymś trochę nowym byłoby przeprowadzenie warsztatów dla matek z córkami, z nastoletnimi córkami. Rozmawiałyśmy o tym, czym jest dyskryminacja. Tutaj zrodziła się naprawdę fantastyczna dyskusja. Było dużo szczerych odpowiedzi, dużo wzruszeń, dużo śmiechu. Myślę, że duża dawka wiedzy i takiego pozytywnego doświadczenia dla wszystkich uczestniczek.